Wiele kobiet zmaga się z problemem pomarańczowej skórki. Często jednak zamiennie używamy na jej określenie dwóch podobnych słów, które mają inne znaczenie – cellulit i cellulitis. Pomimo tego, że cellulit i cellulitis to bardzo podobnie brzmiące słowa, ich znaczenie jest zupełnie inne. Czym się różnią znak zapytania? Cellulitis. Cellulitis jest chorobą bakteryjną, zapaleniem tkanki łącznej. Jest to choroba bardzo poważna, ponieważ nieleczona może doprowadzić do groźnych powikłań. Cellulitis to zapalenie głębokich warstw skóry, które najczęściej pojawia się w obrębie nóg, twarzy i ramion u osób dorosłych, natomiast w przypadku dzieci najczęściej występuje w okolicach odbytu. Jakie są przyczyny tej choroby? Znak zapytania. Cellulitis to choroba bakteryjna. Za zapalenie tkanki odpowiadają zazwyczaj gronkowce, szczególnie gronkowiec złocisty. Do zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku uszkodzenia skóry i zakażenia się bakterią. Niestety jednak, do zakażenia się bakteriami wywołującymi cellulitis nie dochodzi jedynie w przypadku przerwania skóry. Osoby zmagające się z egzemą, łuszczycą, czy grzybicą skóry, lub osoby ugryzione lub podrapane przez zwierzę noszące na sobie bakterie wywołujące cellulitis również mogą się w łatwy sposób zarazić. Jakie są objawy cellulitis? Znak zapytania. Do najczęstszych objawów należą ból, ciepło w miejscu zarażenia. Tkliwość. Wybroczyny. Pęcherze podskórne i zewnętrzne. Zaczerwienienie. Mogą pojawić się również. Stan podgorączkowy. Ból głowy. Poty. Nudności. Dreszcze. Uwaga, nieleczona choroba może doprowadzić do rozprzestrzenienia się infekcji po całym organizmie. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do sepsy lub zapalenia opon mózgowych. Leczenie cellulitis. Do leczenia tej choroby stosuje się antybiotyki. Najczęściej podawana jest amoksycylina aż do ustąpienia wszystkich objawów. Cellulit. Cellulit natomiast jest nieprawidłowym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej pod skórą. Przyczyną tego jest zaburzenie metabolizmu, który z kolei wywołany jest nieodpowiednią dietą oraz siedzącym trybem życia. Jednak najpowszechniejszą przyczyną cellulitu są zmiany hormonalne, które zachodzą w okresie dojrzewania oraz menopauzy. Zwalczanie cellulitu jest długim procesem, jednak da się go pozbyć, wbrew pozorom. Konieczne są jednak pewne kroki. Niełączenie węglowodanów z białkami w jednym posiłku. Zwiększenie ilości wypijanej wody w ciągu dnia. 4 do 5 małych posiłków w ciągu dnia.
Hasz ćwiczenia cardio oraz siłowe, które wzmacniają mięśnie, metabolizm i spalają tłuszcz. Hasz stosowanie masaży i preparatów antycelulitowych. Hasz zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie i zwiększenie masy mięśniowej.